Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki. Dzisiaj podsumujemy sobie październik, a jest co podsumowywać, bo przeczytałam aż 8 książek. Aż wydaje mi się to niewiarygodne, bo no dawno nie czytałam tylu książek. Ostatnimi czasy, ostatnie miesiące to było 4-5 książek miesięcznie maksymalnie. 8 książek czytałam w swoich najlepszych czytelniczych latach, także jest to mój mały sukces. Ale wynika to z tego, że pół miesiąca, czyli 2 tygodnie siedziałam w domu na zwolnieniu lekarskim. No i tak właśnie wyszło, że miałam czas na czytanie, a druga tego przyczyna jest taka, że odkryłam Legimi, zaczęłam czytać więcej na telefonie i też bardzo szybko czytałam się książki w takiej formie, to znaczy po prostu wchodziłam sobie praktycznie codziennie na Legimi i wybierałam nowe książki. Pomijam fakt, że były one w większości dosyć krótkie, także to też na pewno miało swój wpływ. Także do pokazania takich książek papierowych mam chyba tylko 2 egzemplarze, resztę postaram się gdzieś tutaj wklejać obok mnie, żebyście mieli okładki przynajmniej w takiej wersji komputerowej. No i dobra, i myślę, że możemy już zacząć od pierwszej książki, którą przeczytałam w tym miesiącu, a była to jedna z chyba właściwie najnowsza książka wydana w Polsce, jeżeli chodzi o tę autorkę. Mówię tutaj o Poza rytmem Brittany C. Sherry. Jest to książka, którą przeczytałam jako pierwszą w tym miesiącu i szczerze mówiąc ona nie utkwiła mi w głowie na tyle, żeby teraz ją pamiętać. Miałabym problem, żeby przypomnieć sobie fabułę, to znaczy pamiętam, że tutaj była oczywiście dziewczyna i chłopak. Chłopak, który kochał jazz, dziewczyna, która bardzo chciała śpiewać soul, ale matka pchała ją w kierunku popu, ponieważ, no wiadomo, pop jest komercyjny, matka bardzo chciała, żeby jej córka została sławna. Także troszeczkę tutaj też jest o takich trudnych relacjach rodziców. Jest też taki wątek, powiedziałabym, bardziej tragiczny, troszkę on jest poboczny, ale jednocześnie bardzo mocno rzutuje na głównego bohatera. Więc zdecydowanie jest to coś więcej niż romans. Mamy tutaj kilka wątków, które się łączą, które się splatają, ale które mówią o bardzo ważnych rzeczach. Jeżeli chodzi o Brittany C. Sherry, no to ja bardzo lubię książki tej autorki, bardzo przyjemnie mi się jej czyta. To są takie, no niby romanse, ale takie, na przykład właśnie tutaj powiem w opozycji do innej książki, którą czytałam w tym miesiącu, mianowicie była to książka Nicholasa Sparksa, o której Wam za chwilę opowiem. Także Nicholas Sparks według mnie pisze takie zupełnie płytkie, beznadziejne romanse, a właśnie w książkach Brittany C. Sherry zawsze znajduje coś, co mi się bardzo podoba. I Poza rytmem również takie było, także bardzo Wam tę książkę polecam, jeżeli lubicie tego typu powieści. Drugą książką, która niestety mnie rozczarowała, była książka Misula, o której w ogóle dowiedziałam się dzięki Rafałowi z teraz vloga o książkach, a także z bloga Czytam, recenzuję. Ufam poleceniom Rafała, jeżeli chodzi o reportaże i w ogóle literaturę non-fiction, ponieważ Rafał w polskiej takiej sferze blogowej, jeżeli chodzi o książki, to na non-fiction zna się chyba najlepiej. Także ufam jego poleceniom, natomiast w tym przypadku niestety się rozczarowałam. Misula kompletnie mi nie podeszła. Przede wszystkim tutaj styl pisania Krakauera. Jest to w ogóle książka, która może zacznę od tego. Opowiada o gwałtach w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim w Missouri. Tutaj te gwałty są chyba nazwane gwałtami towarzyskimi, nie pamiętam, czy to jest właściwa nazwa. I chodzi tutaj o to, że gwałcicielami są głównie osoby, które ofiara zna być może od dłuższego czasu. Nie są to gwałty takie, jak my sobie wyobrażamy gwałt, to znaczy, wiecie, noc, ciemna ulica, zamaskowany napastnik, który napada na kobietę i po prostu wtedy ją gwałci, tylko są to właśnie gwałty przez osoby znane ofierze. Jest to oczywiście przerażająca wizja i jakby sam fakt, że takie rzeczy się dzieją, że nie można ufać nawet tak naprawdę przyjaciołom, bo tutaj są i przypadki między przyjaciółmi tak naprawdę, są przerażające, natomiast to, jak ta książka jest opisana, to jest według mnie bardzo wyprane z jakichkolwiek emocji. Mimo tego, że temat jest tak trudny i tak ciężki, to ta książka nie wzbudziła we mnie absolutnie żadnych emocji. Jest tutaj bardzo, bardzo suchy, bardzo mocno reporterski styl pisania i no tak jak mówię, mimo że mówi to o gwałtach, to ja w ogóle nie czułam tego bólu ofiar, w ogóle się z nimi nie utożsamiałam. I to znowu wiem, że będzie bardzo kontrowersyjna wypowiedź i zabrzmi to okropnie źle. Od razu mówię, że nie chodzi mi tutaj o to, że te dziewczyny same się o to prosiły, bo w ogóle nie mam tego na myśli i w ogóle tak nie uważam, bo wiadomo, kobieta może sobie wyjść nawet nago na ulicę i nikt nie ma prawa jej dotknąć, jeżeli sobie tego nie życzymy. Ale chodzi mi o to, że trochę zachowywały się w niektórych sytuacjach nieodpowiedzialne, bo na przykład ja w życiu nie poszłabym na imprezę pełną obcych ludzi i nie upiłabym się do nieprzytomności tak aż do zgonu, bo po prostu nie ufam ludziom, tak? Wiadomo, że nikt nie ma prawa nas dotknąć, ale świat po prostu tak nie działa i niestety no nie można ufać obcym. A większość tych przypadków opisanych tutaj to są właśnie sytuacje dziewczyn zgwałconych w takich sytuacjach, kiedy one były pijane i to do tego stopnia, że często nie wiedziały po prostu, co się dzieje. Więc ja tutaj absolutnie nie chcę powiedzieć, że one się o to prosiły i mam nadzieję, że to nie zostanie tak odebrane, ale uważam, że to było bardzo nieodpowiedzialne z ich strony, co oczywiście w żaden sposób nie usprawiedliwia gwałcicieli i napastników, absolutnie w żaden sposób. Wracając jednak do samej książki, no to tak jak mówię, ona jest opisana stylem, który kompletnie mi się nie podobał. Tutaj są cytowania blokowe, jest mnóstwo wypowiedzi osób zainteresowanych, ale tak jak mówię, jest to wszystko bardzo suche, bardzo wyprane z emocji. Ja nie potrafiłam się utożsamić z ofiarami tych sytuacji, nie potrafiłam się wczuć, nie potrafiłam poczuć tego ich bólu, mimo że jestem osobą bardzo empatyczną.
Także no, sposób pisania bardzo nie przypadł mi do gustu, co jest ciekawe, bo czytałam wszystko za Everestią na Krakauera i tamta książka, mimo że nie jest odbrana chyba w taki do końca pozytywny sposób, to była taka żywa, naprawdę te emocje były takie intensywne i żywe, może dlatego, że autor był uczestnikiem tamtych wydarzeń, ale no tak jak mówię tutaj, to kompletnie do mnie nie trafiło i niestety Missoula okazała się dla mnie rozczarowaniem i muszę przyznać, że z trudem doczytałam tę książkę do końca. Powiedziałam, że mam tutaj dwie papierowe książki, ale właściwie mam jeszcze trzecią, którą co prawda skończyłam czytać 1 listopada, ale tak naprawdę jej większość przeczytałam w październiku, więc właściwie dlaczego nie dołączyć by jej do tego podsumowania, żeby już listopad zacząć na czysto z nowymi książkami. A jest to książka Geekerella, ostatnio hit, mam wrażenie, BookTube'a i Bookstagrama. I słusznie, bo książka jest naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemnie mi się ją czytało. Jest to oczywiście retelling Kopciuszka, jak można się domyślić z tytułu. No i tutaj mamy historię dziewczyny, która jest takim typowym geekiem, jest fanką serialu Starfield, bardzo starego serialu i bardzo mało popularnego. On tutaj jest porównywany trochę do Gwiezdnych Wojen i do Star Treka, także to można się domyślać, że coś w tych takich galaktycznych klimatach. Główna bohaterka, to znaczy Elle, jest absolutną fanką tego serialu, miłość do niego przejęła po rodzicach, którzy niestety już nie żyją. Ona wychowuje się oczywiście z macochą i z dwoma przyrodnimi siostrami, jak to przystało na Kopciuszka. I akcja tej książki rozpoczyna się w momencie, gdy ma zostać ogłoszona obsada do filmu, który ma powstać właśnie na podstawie serialu. Będzie to taki remake, bo był już film ileś tam lat temu, który jest właśnie wśród fandomu uwielbiany i wszyscy nie mogą się doczekać, aż zostanie ogłoszona nowa obsada, kto wcieli się w główne postacie. I gdy wychodzi na jaw, kto będzie grał księcia Karmindora, Elle jest bardzo niezadowolona, ponieważ uważa, że ten aktor się kompletnie nie nadaje do tej roli. Jest też blogerką, prowadzi bloga na temat właśnie Starfield i pisze posta na swoim blogu na temat obsady, na temat tego, jak bardzo nie podoba jej się wybór głównego aktora. I ten blog w ciągu jednej nocy zyskuje straszną popularność, mnóstwo wyświetleń, a do tego stopnia, że jej opinia na temat właśnie obsady dociera do tego aktora. On ma na imię Darian Freeman. Jakoś tak zupełnie przypadkiem zdarza się, że oni zaczynają ze sobą smsować. Nie chcę tutaj wnikać w szczegóły, jak do tego doszło, ale nie wiedzą nawzajem, kim są. To znaczy Darian nie wie, że smsuje z dziewczyną, która napisała o nim takiego posta na blogu, natomiast Elle nie wie, że nie ma pojęcia, że ma do czynienia tutaj z aktorem, którego tak bardzo nie lubi i który tak bardzo niszczy jej wizję księcia Karmindora. Jest to, tak jak mówiłam, książka niesamowicie urocza. Bardzo dobrze się ją czyta, bardzo fajnie jest napisana i jest taka bardzo, bardzo, bardzo współczesna. To znaczy, wiecie, fandomy, cosplaye, konwenty, to wszystko jest tutaj bardzo ważne w tej książce. Na tym się ta książka opiera. Myślę, że jest to idealna pozycja dla każdej osoby, która jest fanem czegokolwiek, która właśnie jest w jakimkolwiek fandomie. Ja akurat nie jestem, to znaczy może mogłabym się nazwać Potterheadem, ale w czasach, kiedy wychodziły kolejne tomy Harry'ego Pottera, to bycie fanem sprowadzało się do stania w kolejce w księgarni o północy, żeby dostać te kolejne tomy. Także to był fandom Harry'ego Pottera w tamtych czasach. Nie było, wiecie, forów internetowych. Wtedy jeszcze chyba nawet nie było tej strony Pottermore, tak mi się wydaje, że ona powstała później, nie jestem do końca pewna. No ale właśnie ja do końca się fanką taką do tego stopnia nie mogę nazwać, natomiast ta książka bardzo, bardzo mi się podobała i polecam ją wszystkim, szczególnie młodym ludziom, którzy są fanami czegokolwiek, którzy utożsamią się z główną bohaterką, bo to jest naprawdę fantastyczna historia, bardzo lekka, bardzo ciepła, bardzo przyjemna i niesamowicie dobrze się przy niej bawiłam i myślę, że wy też będziecie, także warto się nią zainteresować. I to były te wszystkie książki papierowe, natomiast jeżeli chodzi o Legimi, to przeczytałam tam 5 innych książek. To podsumowanie chyba będzie bardzo długie, bo dawno nie miałam tylu książek do omówienia w wrap-upie. No ale zobaczymy, jak mi to pójdzie. W każdym razie kolejną książką, po którą sięgnęłam, był Kontratyp, czyli najnowsza część z serii Ochyłce Remigiusza Mroza. I o ile ja zawsze tej serii bronię, bo ona jest dla mnie jak takie spotkanie ze starymi znajomymi, wiecie, zawsze mniej więcej wiem, czego się spodziewać, no chociaż w przypadku książek Mroza ciężko o tym mówić, ale po prostu brakuje mi, gdy dłuższy czas nie czytam Ochyłce i Zordonia, to brakuje mi tej ich relacji, tych ich docinków wzajemnych i jestem ciekawa, co tam o nich słychać. Natomiast Kontratypem Remigiusz Mróz strasznie mnie zdenerwował, bo tajemnicą nie jest, że on lubi pisać książki o tematach współczesnych, o takich bieżących wydarzeniach, które się rozgrywają. I Kontratyp nawiązuje do sytuacji, która miała miejsce na początku roku pod Nanga Parbat, to znaczy do śmierci Tomka Mackiewicza i do akcji ratunkowej Adama Bieleckiego i Denisa Urubko. Ogólnie opiera się bardzo mocno o himalajzm ta książka i no tutaj nie mogę Wam za dużo powiedzieć, żeby Wam tego nie zdradzić i nie zaspoilować, ale sytuacja, w jaką wrzuca Chyłkę, jest tak bardzo niemożliwa i tak bardzo bzdurna, że boli mnie to, że napisał to Remigiusz Mróz, osoba, która zna się na górach, która po Tatrach bardzo dużo chodzi i która nie wydaje mi się, żeby zrobiła to ze względu na słaby research. Wydaje mi się, że po prostu było to zrobione na fali wydarzeń, na potrzeby tego, żeby podkręcić fabułę. I właściwie tyle, także to mnie boli, bo wiem, zdaję sobie sprawę z tego, jestem właściwie przekonana, że Remigiusz Mróz wiedział, że sytuacja, w którą rzucił swoją bohaterkę, jest nie do końca możliwa, a jednak to zrobił, no i niestety bardzo, bardzo
Bardzo mnie to zabolało, bo ja lubię Himalaje, interesowałam się tym dużo wcześniej niż styczeń tego roku i naprawdę ten temat bardzo mnie ciekawi. Także niestety nie mam dobrych wspomnień, jeżeli chodzi o kontratyp, mimo że wyjmując ten wątek, albo może dla osób, które himalajzmem się nie interesują i to nie będzie ich tak bardzo bolało, to może się to spodobać, bo sama książka jest całkiem fajna, to znaczy jest podobna do poprzednich tomów, to znaczy czyta się ją bardzo szybko, bardzo przyjemnie, bardzo wciągająco. Są zaskakujące zwroty akcji, natomiast no, ja nie potrafię przymknąć oka na ten wątek himalajski, nazwijmy to tutaj, i to mnie bardzo boli, dlatego kontratyp oceniłam dosyć słabo, chyba na 2 na 5 gwiazdek na Goodreads. Następnie przeczytałam reportaż z polecenia Julki Prokop. Był to reportaż Zakonnice odchodzą po cichu. I tutaj też spodziewałam się czegoś takiego mocnego, wiecie, takiej mocnej lektury tego, co dzieje się za murami klasztorów, tego, do czego zwykły człowiek nie ma dostępu. Natomiast muszę przyznać, że też byłam trochę rozczarowana. W ogóle ten październik stoi pod znakiem takich rozczarowań, niestety, bo mimo że przeczytałam dużo, to niewiele z tych książek mi się naprawdę, naprawdę podobało. Natomiast wracając już do zakonnic, to jest to kilka historii byłych zakonnic, to znaczy kobiet, które dołączyły do zakonu, a po pewnym czasie postanowiły z różnych powodów z niego wystąpić. Okazuje się, że będąc w zakonie, nie można kontaktować się z rodziną, jest wiele ograniczeń, jest to naprawdę bardzo, bardzo restrykcyjne środowisko, ale oczywiście przede wszystkim dla nowicjuszek i dla, powiedzmy, osób niższych rangą, bo matki przyłożone, czy osoby takie wyżej postawione w zakonie, nie pamiętam jak to się dokładnie fachowo nazywa, mogą pozwolić sobie na więcej i niestety często z takiej władzy niesprawiedliwej też do końca korzystają. Natomiast nie jest to książka tak szokująca, jak myślałam, że będzie. Myślałam, że dowiem się tam naprawdę jakichś strasznie skrywanych tajemnic. Podejrzewam, że jest to sytuacja podobna jak z filmem Claire, którego ja osobiście nie oglądałam, ale z opinii znajomych wynika, że też nie ma tam nic takiego, czego człowiek by już nie wiedział tak naprawdę o księżach. Właśnie tak samo miałam w przypadku tej książki, nie dowiedziałam się nic takiego, co byłoby tak strasznie, strasznie dla mnie zaskakujące i szokujące. I być może dlatego, że nastawiałam się na jakieś strasznie nie wiadomo jakie rzeczy dziejące się właśnie w klasztorach, dlatego się rozczarowałam. Także no niestety ten reportaż nie przypadł mi do gustu i raczej bym go nie polecała, ale jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli macie w sobie chociaż taką iskierkę zainteresowania tym tematem, no to pewnie warto sięgnąć. Kolejna książka, którą również przeczytałam na Legimi, to książka, która ostatnio była bardzo popularna na Bookstagramie, a jest to Pan Perfekcyjny. I ta książka to jest taki typowy romans. Tutaj znowu spodziewałam się czegoś więcej, bo ta książka została przedstawiona jako coś strasznie fantastycznego, wyróżniającego się na tle swojego gatunku, a takie nie jest. I ostatnio też obejrzałam podsumowanie czytelnicze Kat, z Kat vloguje oczywiście, i ona też o tej książce mówiła. I właściwie nie mam co dodać do tego, co ona mówiła, bo w 100% zgadzam się z jej opinią. Jest to typowy, bardzo schematyczny romans. Chociaż przyjemny, to jednak w żadnym stopniu nie wyróżniający się. Mamy tutaj przystojnego, młodego, bogatego prawnika, który jest wdowcem, wychowuje syna i do biurowca, w którym pracuje, przychodzi kobieta, żeby właśnie wynająć jedno z jego biur. Jest ona muzykoterapeutką, mężczyzna do końca nie jest świadomy, z czym wiąże się jej praca, i kiedy ona zaczyna prowadzić tę swoją muzykoterapię, okazuje się, że hałas powodowany różnymi instrumentami muzycznymi bardzo mu przeszkadza i próbuje ją wyeksmitować z tego biura. Oczywiście zawiązuje się między nimi jakaś głębsza relacja. No, także fabuła jest bardzo schematyczna i o ile czytać to przyjemnie, tak jak właściwie większość romansów, tak jak choćby Brittany C. Sherry, nie widzę w tej książce nic takiego, co by ją wyróżniało na tle gatunku i czym by się tutaj było aż tak bardzo zachwycać, jak to widziałam właśnie na Bookstagramie. Podobało mi się, ale to takie zupełnie przeciętne 3 na 5 gwiazdek, 7 na 10 na lubimy czytać, jak kto woli. Fajne do przeczytania na jeden raz, ale do szybkiego zapomnienia też. Dochodzimy do kolejnej książki, czyli właśnie do tej książki, którą już wspomniałam. A była to najnowsza książka Nicholasa Sparksa, czyli Z każdym oddechem, chyba taki jest tytuł. Może zacznę od tego, że ja się w ogóle z Nicholasem Sparksem bardzo nie lubię. Przeczytałam chyba jakieś 5 książek w życiu tego autora i żadna z nich mi się chyba nie podobała. No może z wyjątkiem pierwszej, którą czytałam jakieś 7 lat temu, było to I wciąż ją kocham. I o ile pamiętam, mam całkiem pozytywne wrażenia po tamtej książce. Tak później sięgnęłam na przykład po Pamiętnik czy po Jesienną miłość, czyli po pierwowzory filmów, które bardzo lubię. Natomiast książki okazały się okropnymi rozczarowaniami i dla mnie w ogóle Nicholas Sparks jest takim autorem, który pisze w sposób bardzo szkolny. Jego książki są strasznie banalne. On, wydaje mi się, że próbuje być taki bardzo patetyczny, te opisy próbuje robić takie, wiecie, takie piękne i w ogóle. Ale dla mnie to trąci strasznym banałem i niestety te jego historie są strasznie płytkie. Mam wrażenie, że większość osób byłoby w stanie siąść po prostu przy biurku, napisać taką historię. Tym bardziej, że te jego książki zwykle są bardzo krótkie, mają po około 250 stron, więc to nie są rozbudowane historie. Ja nie mogę się nadziwić, że on osiągnął taki sukces w Stanach. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu będąc pisarzem anglojęzycznym ma tak duży rynek na świecie i dlatego udało mu się trafić do tylu ludzi, ale ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby ktoś w Polsce pisząc takie książki mógł odnieść taki sam sukces, jak odniósł on. Natomiast historia zawarta w Z każdym oddechem to jest historia miłości dwojga ludzi, którzy spotykają się
na początku lat 90. True i Hope. True mieszka w Afryce, jest tam przewodnikiem po takich parkach narodowych. Przyjeżdża do Stanów spotkać się ze swoim ojcem, którego nigdy nie poznał i właśnie będąc w Stanach bodajże przez tydzień poznaje Hope, z którą zaczyna go łączyć bardzo silna relacja, mimo że bardzo krótka, to uczucie jest takie bardzo intensywne. Oni rozstają się później na wiele, wiele lat. Hope wychodzi za mąż, prowadzi swoje życie. True wraca do Afryki, tam również ma swoje życie. Chciałabym powiedzieć Wam, co się dzieje, ale tak, z jednej strony będzie to spoiler, z drugiej jest to tak oczywiste, że nie wiem, dla kogo to będzie spoiler, ale wolę tego nie mówić, żeby później nie być posądzona o spoilerowanie właśnie książek Nicholasa Sparksa. Natomiast oczywiście wiadomo, do czego to zmierza, wiadomo, że zakończenie będzie bardzo oczywiste. No i sama historia jest, tak jak mówię, bardzo płytka, pisana stylem, który mnie się kompletnie nie podoba. I no ja nie jestem w stanie naprawdę pojąć, dlaczego ten autor ma tylu fanów, ale jeżeli Wam się podoba, to okej. Ja jestem na nie. I ostatnia książka, którą czytałam w tym miesiącu, znaczy już właściwie w poprzednim miesiącu, to jest książka, po którą sięgnęłam chyba tylko dlatego, że ostatnio wszędzie przewija mi się Lija Gubi Rytm, która jest jakby kontynuacją Twojego Simona i właśnie o książce Twój Simon chciałabym tutaj powiedzieć. Jest to książka w tematyce LGBT. Ja po takie książki zwykle nie sięgam. Właściwie czytałam chyba tylko jedną taką książkę i była to książka Will Grayson, Johna Greena, która bardzo, bardzo mi się nie podobała i uważam, że ona trochę krzywdziła to środowisko homoseksualne. Przedstawiała je według mnie w złym świetle, w takim bardzo stereotypowym i dlatego jestem trochę zrażona do książek młodzieżowych tego typu, ale jakoś tak, nie wiem, po prostu przeglądałam sobie te książki dostępne na Legimi i kliknęłam sobie w tego Twojego Simona i go przeczytałam. I na początku rzeczywiście ta książka mi się bardzo nie podobała, szczególnie właśnie ten styl, bo tutaj to jest w ogóle historia miłosna tak naprawdę. Simona, który koresponduje mailowo z drugim chłopakiem homoseksualnym ze swojej szkoły. Oni nawzajem nie znają swojej tożsamości, ale wymieniają ze sobą maile i bardzo dobrze się ze sobą dogadują. No i właśnie to jest historia, wiecie, coming outu i tak dalej. To, co mi się w tej książce nie podobało, to właśnie sposób, w jaki były pisane te maile między sobą. To znaczy, Simon ma 17 lat, osoba, z którą pisze, chłopak, z którym pisze, również ma 17 lat. Te maile były tak znowu właśnie według mnie banalne, takie strasznie przesłodzone. No ja sobie nie wyobrażam, żeby dwóch 17-letnich chłopaków w taki sposób się do siebie odnosiło. Dla mnie to było bardzo naiwne i bardzo nieprawdopodobne. Nie jestem w stanie uwierzyć, że 17-letni chłopak w taki sposób pisze do swojego rówieśnika. No i niestety wydało mi się to bardzo dziecinne i bardzo naiwne i znowu był przedstawione w taki sposób krzywdzący dla osób homoseksualnych, takie bardzo, no dziecinne właśnie, tak? Ale z czasem jak ta historia się rozwijała, zaczęłam doceniać też inne wątki w tej książce, bo tutaj na przykład bardzo pięknie przedstawiona jest relacja rodziców z dzieckiem właśnie, które ma problem z ujawnieniem się z tym, że jest homoseksualistą. I to, jak rodzice Simona się w tej sytuacji zachowali, bardzo mi się podobało. To było takie naprawdę bardzo budujące, że on ma takich rodziców. Również wsparcie jego przyjaciół, cała ta właśnie otoczka przyjaźni w tej książce jest bardzo fajnie przedstawiona. Także wyjmując znowu ten wątek, znaczy nie chodzi o to, że wątek homoseksualny w tej książce mi się nie podobał, bo on mi się podobał. Nie podobało mi się właściwie tylko te maile, które ze sobą wymieniała ta dwójka bohaterów. Natomiast tak jak mówię, z czasem jak ta historia nabierała tempa, zaczęła się coraz bardziej rozwijać, to wciągnęłam się w losy Simona i byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko się zakończy. I muszę przyznać, że koniec końców ta książka mi się naprawdę podobała i chętnie sięgnęłabym właśnie po Lija Gubi Rytm, czyli po ten jakby drugi tom, a właściwie taki chyba trochę spin-off tej książki, bo on będzie opowiadał o jednej z drugoplanowych bohaterek. Także jestem ciekawa, co Becky Albertalli wymyśliła właśnie dla Lii, bo ona nie była taką wiodącą postacią w Twoim Simonie, także dziwię się, że akurat o niej będzie ta książka, a nie na przykład o Abby, która według mnie miała ważniejszą rolę w Twoim Simonie, ale mimo wszystko bardzo chętnie bym ją przeczytała i wróciła do tych bohaterów z tej książki, bo koniec końców, tak jak mówię, czytało mi się to bardzo przyjemnie. Nagadałam się w tym filmie strasznie dużo, zaschło mi w gardle już okropnie. Mam wrażenie, że będzie to najdłuższy film na moim kanale, chociaż pewnie okaże się, że nie, jak go zmontuję. Tak jak mówię, mogę Wam pokazać tylko 3 książki w wersji papierowej, resztę mam nadzieję, że w czasie montażu udało mi się wkleić okładki gdzieś tutaj, żebyście sobie je oglądali. Dajcie znać, co Wam udało się przeczytać w październiku, czy przeczytaliście którąś z tych książek, które Wam tutaj pokazałam. Najbardziej chyba podobała mi się zaskakująca Gikerella w tym miesiącu, także Gikerella Wam bardzo polecam. Ale na przykład Poza rytmem Brittany C. Sherry czy Twojego Simona również bardzo będę miło wspominać. Także może koniec końców ten październik nie był aż tak rozczarowujący, jak myślałam, że był. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia następnym razem. Cześć!